Witamy się z Wami w sobotę wykremowana, dlatego taka błyszcząca. Przychodzę z takim szybkim dękiem właśnie, bo chcę to już od razu wyrzucić. Zużyłam taką odżywkę i ona mi się nie sprawdziła, ale mogę Wam powiedzieć, że z tej samej serii mam maskę pod prysznicem i ona już jest dużo fajniejsza. To mi nie dawało takiego, to jest do włosów suchych i zniszczonych i mi to nie dawało specjalnie jakiegoś tam nawilżenia. No i oczywiście kolejna pianka z Ritualsa. To była seria limitowana. Wydaje mi się, że na stronie internetowej da się ją jeszcze kupić, a czy stacjonarnie, to już chyba nie. Jesteśmy już prawie spakowani. Andrzejek dokłada swoje rzeczy. Zjem. To jest wszystko, co biorę. Aha. No ja wzięłam więcej rzeczy, ale no słuchajcie, dzisiaj jedziemy, jutro wracamy. Więc tak, nie ma co się dużo pakować, ale oczywiście ja wzięłam więcej rzeczy, no nie, bo nie wiem, czy na dzisiejszą imprezę chcę iść w sukience, czy w spodniach i w koszulce, więc wzięłam jedno i drugie. No teraz zjem sobie jogurcik, skyr, słuchajcie, truskawkowy. I ja wiem, że te takie, wiecie, słodzone od razu jogurty mają sporo tego cukru, ale powiem Wam, że z tym ogólnie nie jest źle, bo tu jest tylko 4 gramy na 100 gramów produktu. Także powiedziałabym, że tak bardzo spoko. Zjem sobie to, wezmę jabłko na drogę i jedziemy. Przyjechaliśmy do babci, słuchajcie, trochę tu ciemno, ale powiem Wam, że jak mnie Amadeusz zważy we wtorek, to chyba się zapłaczę, bo ja tu przyjechałam, a tu takie dobroci. O, babcia mi światło zapaliła, dziękuję. A tu takie dobroci. Ja nie wiem, czy Wy też u siebie w swoich stronach jecie takie rzeczy, ale to są, słuchajcie, kluski takie ziemniaczane. Niektórzy mówią na to szare, niektórzy lane z twarogiem. I Jezu, to jest moje ulubione jedzenie. Babcia, za każdym razem, jak wiesz, że przyjadę, to skrobię te ziemniaki, żeby mnie tym nakarmić, a ja to po prostu kocham, więc oczywiście się nawtrężalam jak głupia. Także trochę się boję tych wtorkowych pomiarów, no ale życie. Życie, takie jest życie. Andrzejek też już najedzony. Odpoczywa. Tak? Smakowało Ci? No, to najważniejsze. Kocham takie, w ogóle ja już Wam kiedyś mówiłam, że mój spirit animal to jest potato. Ja bym mogła być takim ziemniaczkiem. No ale dobrze, biorę się, słuchajcie, za jedzenie, żeby mi nie ostygło. Przygotowania, słuchajcie, do imprezy trwają. Ja mam już makijaż, babcia suszy włosy, pewnie słyszycie, ale przychodzę tak na szybkości, bo chciałabym Wam pokazać kartkę, którą kupiłam. Uważam, że jest super. W końcu na swoim. Także słuchajcie, w Empiku są takie różne fajne tematyczne kartki na różne okazje i na zakup mieszkania również. Także polecajka. Wypisałam w niej życzenia, ale są takie bardzo osobiste, więc pozwolicie, że ich Wam nie pokażę. A ogólnie to jeszcze chciałabym Wam pokazać perfumy, które kupił sobie Andrzej, bo uważam, że są bardzo fajne. Ja w międzyczasie się jeszcze jednak przebrałam, ale przyszłam pokazać Wam właściciela tych perfum, żeby nie było, że sama je otwieram, bo to przecież nie moje. Teraz ja się będę męczył z opakowaniem jakichś... Jo. Imbecyl. No nie mów o sobie tak brzydko. Jezu, czym to jest zapakowane? Może zrobimy cięcie i pójdę po nożyczki, co? Udało się. O. Andrzeju, jakie perfumy wybrałeś? Andrzej pewnie nawet nie wie, jak się nazywają. Myself. Od jakiej firmy? Yves Saint Laurent. Tak. I słuchajcie, fajnie, bo to już są jakby te perfumy, że tak powiem, nowej generacji, czyli potem możecie dokupić do nich refill, no nie? Nie musicie płacić znowu za butelkę, tylko możecie kupić uzupełnienie. Bardzo ładna jest ta butelka. Jest tak ładnie wytłoczone tutaj YSL. Siknijmy się. A nie psikałeś się niczym innym rano? Rano się psikałem, ale to woda toaletowa, więc to szybko... Tak? No. Jesteś pewien? No. A daj się powąchać. No ja to bym powiedziała, że trochę od ciebie je czuć, a nie wziąłeś ich ze sobą. Oczywiście, że nie, ale to jest różnica, się pomiesza. No dobrze. No to jest różnica. No. Bardzo ładny jest ten zapach, naprawdę.
Polecajka, słuchajcie, jeżeli chcecie coś kupić swojemu mężczyźnie, chłopakowi, mężowi, czy tam kogo tam macie, płci męskiej, to mega polecajka. O, tak wygląda kartonik. To są akurat, to jest 100 ml, to jest chyba to największe opakowanie. Ale o, tutaj widzicie, można kupić potem takie opakowanie uzupełniające. I to wychodzi naprawdę całkiem sensownie, w sensie no po prostu taniej, no nie? Także tak, Andrzejek gotowy. Ja byłem gotowy, jak już przyjechałem. Tak, ja też gotowa. Pokaż, poczekaj, zaprezentuję. A, przepraszam, co ja zrobiłam. Chciałam się wam zaprezentować. Ja jestem w spodeneczkach zwykłych, takich czarnych, takich mocno luźnych, żebym się nie zbrzała. O, coś już się ubrudziłam. Dlatego mam moje nowe laczki. No i bluzeczkę, którą już widzieliście, bo kupiłam ją w Medicine jakiś czas temu. Uczeszę jeszcze tylko włosy i wychodzimy. Weekend i po weekendzie, moi drodzy. My już w domu, jak widzicie, ja mokre włosy. Klasycznie, ale jest tak ciepło, że nie ma sensu ich suszyć. Wczoraj dosyć szybko wróciliśmy. Muszę wam powiedzieć w ogóle, że sobota to był bardzo udany dzień. To nasze takie rodzinne spotkanie, świętowanie było absolutnie ekstra. Naprawdę bardzo chętnie bym coś takiego powtórzyła. Mam nadzieję, że niedługo już u nas będzie okazja, bo tak jak widzieliście, lub nie, w poprzednim filmie pojawiły się listwy przypodłogowe, a to właśnie oznacza, że remont zmierza ku końcowi. Wczoraj, słuchajcie, po powrocie do domu, żeśmy usiedli z Andrzejem przy komputerze i pozamawiali bardzo dużo rzeczy. W sensie, dobra, może bardzo dużo to jest przesada, ale bardzo ważne rzeczy. Zamówiliśmy łóżko, zamówiliśmy stół, zamówiliśmy stolik, zamówiliśmy jakieś tam takie pierdółki do organizacji rzeczy w szafie, zamówiliśmy konsolkę, wybraliśmy krzesła, jeszcze nie możemy ich zamówić, bo jeszcze nie są dostępne w sprzedaży. Są już na stronie jakby dystrybutora pokazane jako nowość na nadchodzący sezon, ale będą w sprzedaży dopiero pod koniec lipca, więc z tym musimy jeszcze poczekać, ale już mamy coś wybrane. Poczekajcie, mama dzwoni. Nagadałam się, słuchajcie, właśnie w temacie naszych wczorajszych zakupów, dlatego że pozamawialiśmy już dużo rzeczy i wybraliśmy wstępnie krzesła, ale podobały nam się dwa modele. Może nawet Andrzej je wam tutaj wklei, jeden i drugi. I dajcie znać, który wam się bardziej podoba, który byście wybrali. I może dla pełnego obrazu pokażemy wam też stół, który zamówiliście, żebyście mogli jakoś sobie, wiecie, tak zwizualizować, wyobrazić, jakby to mogło wyglądać. No mamy dylemat między właśnie dwoma modelami. Różnią się kompletnie, różnią się też bardzo ceną, no ale wiecie, no to się kupuje raz. Poza tym potrzebuję 4 takie krzesła, bo więcej mi się ich tutaj nie zmieści, więc nawet gdyby jedno miało kosztować 400, to jest to jeszcze taki koszt, bym powiedziała, do przełknięcia. No, mam problem, żeby do was gadać, słuchajcie, bo strasznie boli mnie prawa ręka po moim piątkowym treningu. Wydaje mi się, że przeholowałam. Był taki moment, gdzie jakby ręce już mi odmawiały posłuszeństwa w trakcie, gdzie te mięśnie mi trochę mdlały, a już nawet Amadeusz mi mówił, żebym odpuściła, ale ja, słuchajcie, jestem głupia po prostu i chciałam być taka ambitna. I ja stwierdziłam, że chociaż mnie boli to i już mam problem z tym, żeby wykonywać te ruchy, to ja to dokończę. Bo taka jestem silna, wiecie, trzeba twardym być, nie miękkim. Taką chciałam jakby, wiecie, pokazać, że jakby potrafię to w głowie przewalczyć. No i przewalczyłam. Zrobiłam to, co planowaliśmy od początku, mimo że trochę ciało odmawiało mi posłuszeństwa i właśnie za to pokutuję. Bardzo boli mnie prostownik w prawej ręce. Zgłosiłam to już Amadeuszowi, tak żeby mógł się przygotować, żeby jutro może mój trening skupić bardziej na nogach niż na rękach. Czytałam sobie już o tym, no i jakby Google twierdzi, że po prostu przeholowałam. Tak się zdarza. Mam nadzieję, że nie zapłacę za to wysokiej ceny, bo wiecie, czasem to są takie głupie rzeczy, coś was boli, ale ciało musi dojść do siebie i wiecie, zrobić jeden taki mocny trening, a potem musicie czekać półtorej tygodnia, żeby zrobić kolejny. No i to jest trochę głupota i strata czasu, więc muszę się pilnować, żeby bardziej tego organizmu słuchać i nie udowadniać, że jakby, tak wiecie, że tak sobie mentalnie, że ja jestem w stanie to zrobić i to zrobię, mimo że ciało trochę strajkuje. Ale nie po to przychodzę.
Chciałam przyjść, żeby wam powiedzieć właśnie, że w YouTube Studio, słuchajcie, mam taką opcję, że mogę sobie podglądać waszą aktywność. Także w tym momencie wszystkim wam za komentarze i łapki w górę bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć właśnie, że ja to widzę, dostrzegam i tak sobie pomyślałam, że mam w mojej szafie rzeczy, kosmetycznej szafie rzeczy, których wiem, że nie użyję. To są zazwyczaj rzeczy z kalendarza adwentowego, one są w ogóle nieotwierane, bo ja już wcześniej miałam okazję ich używać. Wiem, że do mojej cery po prostu się nie sprawdzają, ale ogólnie są to dobre kosmetyki. No i mam też kilka takich rzeczy, które mogłabym zużyć, ale w sumie mam ich dużo w swoim zapasie i mogę się tak po prostu czymś drobnym podzielić. I stwierdziłam, że komuś z was wyślę taką paczkę, taką dziękczynną, w ramach właśnie podziękowania za tą aktywność i za wsparcie, bo naprawdę, słuchajcie, każdy wasz komentarz, jak wam się nie chce pisać, to nawet jakaś emotka, serduszko, cokolwiek i te łapki w górę, to bardzo pomaga temu, żeby ten kanał się rozwijał. W ogóle dobiliśmy do 1000 subskrypcji, będę musiała pomyśleć coś w związku z tym, zrobić może jakiś taki fajny film, ale to jeszcze za troszkę. No ale no właśnie, dzięki temu, że zostawiacie te reakcje, to te filmy gdzieś tam się dalej innym też wyświetlają i ta nasza maluteńka społeczność jest już tak powolutku coraz większa. Jednak jakby nie patrzeć, 1000 osób to już taka całkiem spora garstka. Także bardzo fajnie, bardzo, bardzo dziękuję. No i właśnie tak sobie pomyślałam, że kogoś, kto widzę, że jest tak regularnie aktywny na kanale, że chciałabym się po prostu odwdzięczyć. Także teraz spakuję taką paczkę i zaraz zobaczycie, co dam do środka. Tu mam, słuchajcie, takie 3 komplety miniaturek. Ja mam bardzo dużo rzeczy takich pełnowymiarowych z Ritualsa, więc w sumie stwierdziłam, że tymi miniaturkami też mogłabym się podzielić. Muszę wybrać któryś z tych zestawów. I jeszcze tu mam takie kosmetyki, których wiedziałam, że raczej nie użyję. Ten bym użyła, ale w sumie ten kupiłam specjalnie z myślą o tej paczce, więc już go tu wkładam. To jest, słuchajcie, balsam do rąk z Ritualsa, ten o zapachu mleka ryżowego i wiśni. Także to ląduje tutaj. Dam jeszcze któreś z tych pudełeczek. I tutaj dorzuciłam balsam do ust z Body Shopa, tak jak widzicie. O, tutaj niedotykany, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że oddaję kosmetyki, wiecie, takie zmacane. Absolutnie nie. No i teraz się zastanawiam, co tutaj wybrać. To chyba nie, bo to jest z kremem do rąk, a to jest krem do rąk, więc nie ma co. Teraz nie wiem, który zapach. Ale ten jest taki mocny. Ten jest, powiedziałabym, chyba trochę delikatniejszy. Może coś takiego do tego by bardziej pasowało. Bo tutaj też jest coś takiego w zapachu ryżowego. Jakiś czarny ryż. Także o tak. Tak to spakuję. Dorzucę karteczkę, nie mam takiej ładnej kartki, może jeszcze to tu rzucę. Nie mam takiej ładnej kartki, wiecie, w sensie takiej typu prezentowa czy coś takiego, ale napiszę jeszcze kilka słów od siebie i już mam adres, a w zasadzie numer paczkomatu od osoby, która tą oto paczuszkę dostanie, także zapakuję i zaraz to, słuchajcie, wyślę. I mam, słuchajcie, moją paczuszkę. Dodałam tu, słuchajcie, sianko i chciałam włożyć czekoladę, ale bałam się, że w sumie w transporcie, wiecie, w tych paczkach kurierskich, że się może rozpuści albo coś, więc włożę lizaka. Żeby było też coś takiego słodziutkiego. No i tu mam górę od mojego pudełeczka. Za chwilę to zastreczuję i wrzucę do paczkomatu. Jeszcze, słuchajcie, psiknęłam to o takim zapachem, żeby ładnie pachniało pudełeczko po otwarciu, także mam nadzieję, że Daria będzie zadowolona. Was zachęcam do tego, żebyście byli aktywni. No, będzie się dużo działo w tych przyszłych filmach, zwłaszcza właśnie pod kątem tego, co się będzie wydarzało w domu, więc bardzo jestem ciekawa waszego odbioru. Będziemy musieli coś pomyśleć o zasadach tego filmu konkursowego.
mam już jakiś taki wstępny zarys, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Także tak, ja się już będę z wami żegnać. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!